Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rankingu platform do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. Dzisiaj podejmiemy temat bezpieczeństwa. Postaram się Was również przekonać, dlaczego uważam, że wskaźnik dotyczący bezpieczeństwa dla tego typu projektów jest niezwykle istotny. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Bezpieczeństwo, trzeci odcinek tego cyklu. Tak jak tutaj pokazuje wyświetlony slajd, dzisiaj zajmiemy się właśnie aspektem bezpieczeństwa, aspektem, w jaki sposób projekty podchodzą do tego bezpieczeństwa, na ile to jest ważne, na ile to jest istotne, jakie są konsekwencje niebrania tego pod uwagę. Także mam nadzieję, że to będzie dla Was interesujące. Na początku taka prośba z mojej strony, jeśli jakieś tutaj przedstawione zagadnienie będzie dla kogoś niezrozumiałe, proszę o taką informację w komentarzu, postaram się to wyjaśnić. Odcinki te kieruję głównie do osób bardziej zaawansowanych w kwestii właśnie inwestowania w kryptowaluty. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie osoby tutaj są mocne technologicznie, a już na pewno nie wszyscy są z branży IT. Dlatego podnoszę duże staranie, żeby te właśnie przedstawione przeze mnie informacje i ta wiedza była zrozumiała dla wszystkich. Jeśli coś wymaga dodatkowego komentarza z mojej strony, tak jak mówiłem, proszę mi tutaj dawać sygnały w komentarzach. Będziemy takie kwestie wyjaśniać. Bezpieczeństwo. Tutaj przytoczę jeden z cytatów, który dobrze odwzorowuje to, w jaki sposób to jest istotne i ważne. Czyli cyberbezpieczeństwo to nie tylko problem IT, to też bardzo poważne ryzyko biznesowe. Także cyberbezpieczeństwo już nie powinniśmy jedynie traktować jako coś związanego z IT, co niekoniecznie nas interesuje, a tym bardziej nas jako inwestorów nie interesuje, ponieważ wszelkie problemy, wszelkie niedogodności związane z cyberbezpieczeństwem, aspekty, które nie zostały dopatrzone w zakresie właśnie cyberbezpieczeństwa, mają kolosalny wpływ na właśnie biznes i na jego funkcjonowanie, a tym samym na wartość tego biznesu. Także tutaj taka moja prośba z mojej strony do Was, żebyście zwracali na to uwagę, jak właśnie ten aspekt jest poruszany w projektach, które właśnie bierzecie pod uwagę w kwestiach inwestycyjnych. Firmy obecnie raczej już nie zastanawiają się, czy będą ofiarą ataku, raczej biorą pod uwagę to, kiedy to się stanie i starają się właśnie to prawdopodobieństwo w jak największym i dostępnym stopniu ograniczyć. Jeśli chodzi o kryptowaluty i cyberbezpieczeństwo, to te dwa tematy, te dwie dziedziny wiedzy są ze sobą bardzo mocno powiązane. Skutkuje to tym, iż każdy atak, każda nawet próba ataku wykonana na daną platformę bezlitośnie wpływa na spadek wartości tej platformy, spadek wartości tokenów. Także to jest też bardzo ważne. Tutaj przytoczyłem parę przykładów takich medialnych z ostatnich dni, niektóre nawet starsze, czyli malware krypto o nazwie Panda, kradnący kryptowalutę płatniczą Monero i straty wygenerowane na kwotę rzędu 100 tysięcy dolarów. Oczywiście słynny już atak na platformę Ethereum, atak na zdecentralizowaną organizację DDAO, którą oczywiście dobrze pamiętamy, którą omówiłem też w poprzednim odcinku związanym z kompletnością Turinga konkretnego języka. Atak sprzed niecałego miesiąca na platformę EOS, skutek utraty 30 tysięcy tokenów właśnie tej kryptowaluty. Oczywiście ataki typu ransomware, tutaj zdanie wyjaśnienia, co to jest ransomware. Ransomware jest to szkodliwe oprogramowanie, które służy do szyfrowania dysku komputera.
Oczywiście należy też brać to pod uwagę, iż ransomware cały czas ewoluuje i nie wiadomo, czy nie doczekamy się kiedyś ataku ransomware szyfrującego właśnie dany blockchain. Atak typu 51% to oczywiście na przykład przy uzgadnianiu konsensusu proof of work może skutkować do tak zwanego double spending, czyli podwójnego zaksięgowania wydania środków. Atak Sybil też niezwykle istotny, ilość węzłów i tworzenie fałszywych. Atak Sybil polega na tym, iż część węzłów jest tworzona przez właśnie jest tworzona przez ludzi, osoby, podmioty o złych zamiarach i w ten sposób oni przejmują dane węzły, które na przykład zatwierdzają transakcje bądź zajmują się wykopywaniem bloków i w ten sposób są w stanie ukraść bądź przejąć daną ilość konkretnych tokenów. Także tutaj należy brać pod uwagę to, ile węzłów zatwierdzających transakcje jest właśnie na danej platformie. Myślę, że ta liczba węzłów powinna być na tyle istotnie duża, że po prostu wytworzenie i wprowadzenie do sieci dodatkowych węzłów, które oczywiście będą kontrolowane przez osoby mające złe zamiary, powinna być ograniczona do minimum. Także również zwracajcie uwagę na to, ile węzłów dana platforma potrzebuje do właśnie swojej działalności operacyjnej. Dusting, czyli ataki związane z przelewaniem małych ilości tokenów rzędu kilku, na przykład Satoshi, będąc na przykładzie Bitcoina, taki atak może prowadzić następnie do deanonimizacji właścicieli konkretnych portfeli. Ataki typu DDoS, czyli Distributed Denial of Service, są to ataki związane z przeprowadzeniem działań na daną platformę, uniemożliwiające jej dostarczanie dalszej usługi. Tutaj w świecie kryptowalut i technologii blockchain podstawowym zabezpieczeniem na tego typu atak jest na przykład prowizja pobierana za transakcje. W tym momencie taki atak przestaje się raczej być opłacalny i ogranicza możliwość doprowadzenia do niedrożności całej sieci. Mamy również atak typu replay, zagrożenie, które może się pojawić przy tworzeniu hardforków i skutkować podwójnymi wartościami na różnych łańcuchach, czyli tak jak mieliśmy na przykład hardfork Bitcoina, gdzie powstał nam Bitcoin Cash. Możliwa była sytuacja, że zarówno posiadacze wtedy portfeli na sieci Bitcoina otrzymali tą samą ilość tego nowego asetu, czyli Bitcoin Cash'a na już blockchainie Bitcoin Cash'a. W kontekście właśnie platform do tworzenia smart kontraktów, tutaj skupię się na posiadaniu przez daną platformę programu Bug Bounty, co oczywiście również podkreślam mocno w swoich analizach. Programy Bug Bounty służą do tego, aby właśnie w jak największym stopniu wykryć i zneutralizować potencjalne niebezpieczne części systemu, a następnie je załatać i wdrożyć już na środowisko produkcyjne poprawioną, bezpieczniejszą wersję. Programy Bug Bounty są kierowane do technicznej społeczności fanów danej kryptowaluty, w której interesie jest właśnie bezpieczeństwo danej platformy. Czyli na przykład jeśli taka platforma jak Ethereum ma program Bug Bounty, to wtedy osoby zainteresowane tą platformą, czy to pod względem inwestycyjnym, czy pod względem technologicznym, ale oczywiście mające ten background technologiczny, mogą w swoim wolnym czasie, chyba że zajmują się tym już typowo zawodowo, wyszukiwać błędy na takiej platformie, zgłaszać je do właśnie organizacji odpowiedzialnej za tą platformę i po zatwierdzeniu tak zgłoszonych błędów otrzymują one, te osoby, nagrody właśnie pieniężne. Także na tym w skrócie polegają programy Bug Bounty. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, jeśli coś tutaj jest niejasne lub
źle przeze mnie wytłumaczone, potrzebujecie dodatkowego komentarza, proszę o informację właśnie w komentarzach. I mamy tablicę, tabelę z rankingiem poszczególnych projektów. No tutaj wkradł mi się błąd w nagłówku. Zamiast koszty powinno być oczywiście bezpieczeństwo, co poprawię w prezentacji. I projekt Ethereum, program Bug Bounty oczywiście tutaj występuje, dlatego ten projekt na szczycie rankingu w zakresie właśnie tutaj bezpieczeństwa. Tutaj podkreślę jeszcze raz, że tutaj omawiamy i hierarchizujemy projekty właśnie w kontekście bezpieczeństwa. Program, platforma EOS również posiada program Bug Bounty. Tutaj właśnie taka ciekawa sprawa. W wolnej chwili proszę zwrócić uwagę na właśnie Bug Bounty EOS-a, jeśli ktoś oczywiście jest zainteresowany tym projektem. Link będzie tam w slajdzie odnośnie źródeł. EOS naprawdę płaci duże pieniądze za wykryte błędy. Tam są kwoty rzędu 10 tysięcy dolarów i takich nagród w ramach właśnie Bug Bounty jest tam całkiem sporo. Także to pokazuje, jak istotne właśnie bezpieczeństwo jest dla platformy EOS i z drugiej strony pokazuje, jak język i środowisko właśnie C++ i kompletność w sensie Turinga mocno wpływa na to bezpieczeństwo. Także tutaj proszę sobie to rozważyć, mając już wiedzę o właśnie kompletności Turinga, teraz mając wiedzę o bezpieczeństwie, mając wiedzę o kosztach, proszę zwrócić uwagę na to, jak to wszystko ze sobą się łączy i co właśnie dla Was ma szczególne znaczenie, a co może trochę mniejsze. Projekt Cardano, tutaj niestety nie ma programu Bug Bounty, nawet na Reddicie w związku z uruchomieniem testnetu było o to pytanie parę dni temu, niestety taki program też nie został uruchomiony. Tutaj osoby odpowiedzialne za projekt Cardano mówią, że to jest trochę za wcześnie, że przeszkadzałoby to deweloperom w ich pracy. Niestety ja z tym się nie mogę zgodzić, ponieważ jestem zwolennikiem podejścia do bezpieczeństwa jako procesu, czyli coś, co powinno być na stałe już w cyklu związanym z tworzeniem projektu. Bezpieczeństwo to nie jest pojedynczy aspekt, który na przykład zaczynamy w środę, a kończymy w piątek. To jest proces, który występuje cały czas, którym cały czas się zajmujemy. Wiadomo, że niesie to ze sobą koszty, natomiast chcąc tworzyć platformę, na której ludzie będą poświęcali, wydawali swoje pieniądze, czy też inwestowali, takie bezpieczeństwo dla mnie jest niezwykle istotne. I nie chciałbym jako posiadacz konkretnego tokenu stracić na jego wartości tylko z tego względu, że po prostu organizacja nie zadbała o bezpieczeństwo całej platformy. Także proszę, zwracajcie na to uwagę. Tron również posiada program Bug Bounty, dość rozbudowany. Na znanej platformie HackerOne Neo posiada program Bug Bounty prowadzony wewnątrz swojej organizacji. To jest ten minus tego taki, że po prostu nie mamy wglądu w raporty bezpieczeństwa zgłaszane do tej organizacji. Projekt NEM posiada trochę uboższy projekt Bug Bounty, również prowadzony wewnątrz swojej organizacji. Nie jest to wydzielone do zewnętrznego serwisu, jak na przykład HackerOne czy Backcrowd. Niemniej jednak jakaś informacja odnośnie tego, gdzie potencjalne błędy należy zgłaszać, znajduje się na projekcie NEM. Na stronie projektu NEM, także tutaj też jest to na plus. Jeśli chodzi o projekt Tezos, to taki projekt, taki program Bug Bounty prawdopodobnie kiedyś występował na tej platformie. Niestety od jakiegoś czasu sprawdzam już kilkukrotnie stronę, gdzie ten projekt kiedyś był, czy był planowany, żeby być. Niestety ta strona jest cały czas niedostępna, także na chwilę obecną należy uznać, że po prostu takiego programu Bug Bounty na platformie Tezos niestety nie ma. Także tak wygląda ranking omawianych projektów właśnie w kontekście bezpieczeństwa. Źródła, także jeśli chcecie sobie przejrzeć, jak taki program Bug Bounty dla
poszczególnego projektu wygląda, jakie pieniądze tak naprawdę za tym się kryją, jakie to generuje koszty dla organizacji, które równie dobrze mogą być wykorzystywane na przykład na dalszy rozwój. To już pozostawiam każdemu do oceny, na ile to jest istotne, na ile to nie jest istotne. Ja tutaj postarałem się Wam przedstawić, jakie zalety takiego rozwiązania ja widzę. Do wad jeszcze można by dodać oczywiście to, co jest logiczną kontynuacją tego. Mam ograniczoną liczbę środków w organizacji. Część tych pieniędzy idzie na rozwój, oczywiście część na jakieś tam koszty operacyjne, marketing, ale część również idzie na bezpieczeństwo. Jeśli byśmy nie mieli bezpieczeństwa, to automatycznie te środki można byłoby przesunąć po prostu na inne dziedziny działalności danej organizacji. Także tutaj polecam każdemu, żeby to sobie rozważył, na ile to jest istotne właśnie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej w konkretny projekt. A przypomnę tylko, że tutaj w tym rankingu omawiam Wam platformy do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, które na właśnie błędy związane z bezpieczeństwem mogą być wyjątkowo podatne. Dziękuję za poświęcony Wasz czas na obejrzenie i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli coś wydało Wam się tutaj niejasne, być może za mało dokładnie to omówiłem, albo zbyt pobieżnie, proszę o taką informację w komentarzach. Będę starał się to wszystko prostować i wyjaśniać tak, żeby każdy wiedział, z czym to bezpieczeństwo się wiąże, na ile to jest dla niego istotne. Dziękuję, cześć.